Czasami nakładam, zdarzy się. Co to za błyszczyk? To jest olejek z Jizu. Różowy watermelon chyba, tak się nazywa. Nie wiem, co on jest. Przepiękny makijaż. Jak nauczyłaś robić się kreski? O, powiem wam, że to chyba lata wprawy. No, robią refleksy, ale to w dużych miastach, wiecie, jakaś Warszawka, coś takiego. Ale generalnie jestem zadowolona z mojego fryzjera, bardzo mojej fryzjerki. Bo nigdy mi nie zrobiła tragedii z włosami, nigdy nie miałam spalonych włosów i generalnie ten kolor mi się super trzyma. Biała jest, to jest biała kredka z NYXa. Taka jumbo. Ej, ja mam tendencję do tego, że wszystkiego dokładam, aż to będzie w końcu przekombinowane. Zawsze tak robię, dosłownie zawsze. Czy pokażesz teraz pokój? Słuchajcie, może później pokażę, bo generalnie jeszcze tutaj mam torebki, które lecą do was. Pracujesz gdzieś, uczę się jeszcze, w sensie skończyłam liceum, natomiast mam w planach iść za rok na studia. Jak często myjesz włosy? Codziennie albo co drugi dzień, zależy. Co na ustach? To jest mój dom rodzinny. Na ustach mam kontrówkę Znam, odcień 06 Vanilla Queen. Nie znam. Ładny makijaż, dziękuję bardzo. Ej, dać jeszcze w kącik tutaj jakiś błysk, co myślimy? Jaki masz odcień podkładu? 105W. Teraz jest spoko ten odcień, bo nie jestem jakoś bardzo opalona, ale niedługo będziemy się smażyć, opalać. Zobaczymy. Błysku nigdy za wiele. Dobra, lecimy. Biorę sobie... Mam wrażenie, że masz dużą żeńską energię, przez co masz cudne życie. I powiem wam, że... Też się tak ostatnio czuję, że mam dużo takiej żeńskiej energii, bo mój chłopak ma dużo męskiej energii i się uzupełniamy. Więc no, tak to wygląda. Dobra, nałożymy sobie rozświetlacz. Ja dosłownie robię codziennie to samo. Spsikamy sobie tylko to oczywiście tym fikserem. Ja dużo tego nawalam. Ej, może sobie w weekend pojadę do Warszawy. Dobrze ci się utrzymuje ten róż? Polecasz? Polecam. Bo generalnie, jaki kolor? Enlighten. On jest za jasny ogólnie na policzki dla mnie, ale tutaj w kącik spoko to wygląda. W ogóle powiem wam, że ja mam takie postanowienie, że od września zaczynam jakby się, tak wiecie, systematycznie uczyć z planerem pod maturę, więc zobaczymy. A dbasz o tą energię, czy samo z siebie przyszło? Wydaje mi się, że kiedyś miałam mniej tej energii, ale chyba to bardziej przyszło. Złoty rozświetlacz. Kurczę, kiedyś używałam. Kalambury będą na 10 tysięcy tapów. Zrobimy. No, też jest gorąco. O, coś mi tutaj leci. No i powiem wam, że od września mam w planach tak... No, bardziej z planerem działać. Chyba, że wyjadę na wyjazd, to po wyjeździe. Tak, chodzi o kalambury na obserwację, dokładnie. W sobotę zrobimy sobie rozdanko, najprawdopodobniej w sobotę. A dzisiaj dodam TikToka z moją wishlistą i będzie mi miło, jak będziecie oznaczać. Wiecie, co oznaczać. No ja właśnie mam w planach sobie planować, bo wiecie co, jak ja się sama będę uczyć, to chcę się wyrobić, no nie? Materiału jest bardzo dużo, więc no generalnie powiem tak. Będzie nieciekawie w tym roku, ja wiem. Teraz jeszcze jest fajnie, ale będzie nieciekawie. Będę starała się romantyzować tą naukę, ale będzie ciężko. Będzie ciężko.
Będzie bardzo ciężko, ja wiem. A będzie rozdanie kalambury. Słuchajcie, będzie rozdanie za aktywność w sobotę. Bo kalambury już były wczoraj, rozdanko na kalambury. Możliwe, że jak piję więcej obserwacji, to zrobię jakieś rozdanko. Hej, co tam? Wszystko dobrze. A u ciebie jak tam? Jakie macie w ogóle plany na dzisiaj? Jestem ciekawa. Czy jedzie ktoś na SBM Festival? Dziękuję bardzo, Wika. Za gifta. Jesteś po 18? Tak, mam 19 lat. Myślę, że ten rok może... No, tak. Też tak myślę, ale powiem wam, że będzie ciężko. Ja wiem, że będzie ciężko, bo ja przed maturą się tak źle psychicznie czułam. Naprawdę. I teraz będzie ciężko. Rady dla tych, co teraz piszą maturę. Kurczę, wiecie co? O. Uczcie się na bieżąco, róbcie powtórki. A ty idziesz tam? Właśnie nie wiem, ale chyba nie. Nie wiem. Nie robiłam 18. Wiecie, więc tylko tak dla rodziny. Ja nie jestem imprezowa. Więc dlatego tej 18 nie było. Dziękuję bardzo. Za gifta. Co polecasz, jak będę w pierwszej klasie? Polecam ci dobrze się trzymać z wszystkimi. Wysyłać lekcje i wiecie. Nie znamy tylu ludzi dla dużych. No. Jaki masz naturalny kolor włosów? Taki jak tutaj. Taki jak brwi. No. Taki wiecie. Trochę ciemniejszy. Sorki, jak nie czytam jakichś wiadomości, ale dużo tutaj jest. Wychodzisz gdzieś dzisiaj? Tak. Idę na takie... W sensie taki koncert w moim mieście. Koncert jakiegoś Hiwasa, nie wiem. Idę po prostu zobaczyć, ile tam będzie osób i tyle. Nie będę tam tylko. Polecasz coś do pielęgnacji włosów? Tak, polecam olejek Jizu do zabezpieczenia końców. Polecam olejek do olejowania przed każdym myciem dla blond włosów z... Hey Remail. Tak to się nazywa. Hey Remail. On jest taki przeźroczysty, więc fajny jest. I polecam wam termoochronę jakąś. I jeszcze teraz testuję kosmetyki, szampon i odżywkę z Joico. Joico, nie wiem jak to się czyta, nie wiem. Słuchajcie, kalambury będą na 12 tysięcy, więc już. Robimy kalambury. Dobra. Robimy kalambury na follow. Jedyne co musicie zrobić, to zgadnąć, o czym ja tutaj wam będę opowiadać albo malować. I chcecie, żebym opowiadała czy malowała? Napiszcie mi, proszę, bo nie wiem, czy wolicie takie, wiecie, rysowanki, chociaż ja za bardzo rysować nie umiem. Jaką kategorię? Tak i tak. O, Oski, jesteś na live'ie. Opowiadanie. No, chyba opowiadanie zrobimy. Muszę się zastanowić. Kosmetyki. Dobra, kategoria kosmetyki. Tylko tak. Musicie napisać przykładowo. Róż Dior. Wiecie, musicie napisać skąd on jest. W sensie jaka to jest marka i jaki to jest kosmetyk. Na przykład Róż Dior. Oski, co ty piszesz? Róż Dior. Dobra, muszę się zastanowić. Jaki kosmetyk chcę tutaj... Ej, chcecie trudne czy łatwe? Potem info, możemy zrobić info. Chcecie trudne czy łatwe? Dobra, już wiem, co zrobimy. Ej, to będzie trudne. Zrobimy trudne teraz. Dobra, zrobimy trudne. Dobra, guys, słuchajcie. Więc tak, to jest kategoria kosmetyk. Ja go posiadam. To będzie dla was ułatwienie. Czekajcie. Latina Makeup. Tapeta, suchy, mocno kryjący, matowy, pod kodlanką, nie. Puder Huda Beauty, nie. Estée Lauder podkład, nie. Podkład, czekajcie. Puder z gorzy, nie. Słuchajcie, nie jest to ani podkład, ani puder. Nie, ja mam to, kiedyś wam o tym mówiłam. Zobaczymy, czy ktoś zgadnie.
Jeszcze raz powtórzę. Latina Makeup. I musicie sprecyzować, z jakiej to jest firmy. Korektor Tarte. Nie, korektor Dior nie. Ale jesteście blisko. Żebym tutaj nic nie pominęła. O kurczę, nie wiem. Korekt... Powiem wam tak. Jesteście bardzo blisko. Nie mam korektoru Tarte. Powiem tak. Ten korektor jest... O Jezus, powiedziałam, że to jest korektor. Jezu! Dobra, zgadujcie, jaki to jest korektor. Korektor nam, nie. Korektor multitasker, nie. Mi się on kojarzy z Latina Makeup. Korektor L'Oreal, nie, słuchajcie. To jest taki korektor wysokopółkowy. Ej, chyba nikt nie zgadnie. Nie, słuchajcie. Nie Tarte. Nie mam Tarte, nie mam chudy. O, ktoś napisał Too Faced. Tylko nie napisał korektor. No ale dobra, zaliczymy. XDJSNNDD. Dostajesz ode mnie followka. To był, słuchajcie, korektor z Too Faced. On mi się kojarzy z Latina Makeup. Nie wiem czemu. Taki jest, on jest taki kryjący. Bardzo, można sobie taką tapetkę walnąć. Za trudne. Dobra, coś łatwiejszego zrobimy. Co chcecie? Jaką kategorię? Influencerzy?